A zobaczcie, odeszliśmy może 200-300 metrów od promenady. Jesteśmy w parku zdrojowym. Cisza, spokój, ptaszki śpiewają. Zupełnie inny świat. Tutaj dochodzimy do takiej gloriety na centralnym placu parku zdrojowego. Bardzo ładny park. Środkiem jest taka ścieżka, którą można na przykład wózki pchać. Po bokach jest ścieżka dla pieszych. Aha, przepraszam, bo mi ten nawigacja mi powiedziała skręć. No, ale na razie jeszcze nie muszę skręcać, także mogę iść prosto. Także bardzo ładne miejsce tutaj w parku. Dużo kwiatów. No, nawet tojtojki są. No, ale nie będę was zapraszał do tojtojków, chociaż w zasadzie będąc na spacerze to jest bardzo ważna rzecz. No, a w tym parku zdrojowym każda aleja ma swoją nazwę. Akurat szliśmy aleją cisową. No i faktycznie, po bokach bardzo dużo cisów. No, także jak pada deszcz, to można się tutaj schować. A tutaj zobaczcie, mamy taki domek dla owadów. Jakieś takie ładne rzeźby, no to mi tu przypomina jakiś klucz wiolinowy, coś takiego. No, ja mam taką wizję, może to jest coś innego. Tam w głębi widać, chyba to są ryby, także jedna taka skacząca do góry, druga robiąca, no nie wiem, taki piruet. No, a my sobie tu dalej pójdziemy tą aleją. Zaraz zobaczymy, jaka to aleja. No, to idziemy teraz aleją kwiatową. Także tutaj zaraz zobaczymy. No, faktycznie jest bardzo dużo kwiatów. Także. O, a tutaj co my mamy? Zobaczcie, a co to jest? Coś takiego mnie tu zainteresowało. O! No. Mydło. Naciśniemy. Jest mydło. O, tu jest papier. Jak tu się podłoży? Nie, mydło to gdzieś tu się powinno może coś nacisnąć. No w każdym razie umywalki w parku. Żel do dezynfekcji. No. O, tu coś jest. O, zaraz spróbuję tam. O, nacisnę. Jest. Tam naciskam, a tu się woda leje. No nie, no. Rewelacja. Moi Państwo. Dziki Zachód. Także nie zaprosiłem was do tamtych tojtojów, tam one troszeczkę dalej są, ale pokazałem wam dwie niesamowite umywalki w środku parku. No i zobaczcie, tutaj jesteśmy na tej alei kwiatowej i zobaczcie, ile tutaj ładnych kwiatów jest. Naprawdę bardzo ładnie. Miło się wspominam po prostu, bo jest warta po prostu. Piękne te klomby. Nic, ale wyjdę z powrotem na ścieżkę, bo jeszcze będzie ktoś niezadowolony, że idę po trawie. Doniesie komu trzeba. No, a tu jaki ładny klomb. Piękny. Tutaj żywopłot z bukszpanu. No, tutaj mamy fontannę. A to, czy to nie jest przypadkiem herb Świnoujścia? No, coś mi to przypomina. To jest chyba herb Świnoujścia. No, obrócę się tutaj jeszcze w koło, bo naprawdę warto. Pokażę wam, jak pięknie tutaj wygląda park. No, jestem tutaj w okolicy ulicy Bolesława Chrobrego. No, teraz tutaj skręcimy sobie prawo w kierunku centrum.
Tutaj kolejna wspaniała kompozycja kwiatowa. Naprawdę mają świetnych ogrodników tu w Świnoujściu. A ta część parku to znowu kasztany. Po prawej stronie tam była aleja bukowa, a tutaj weszliśmy znowu w aleję kasztanową. A tutaj takie samotne jedno drzewo, chyba chore, ani jednego listka nie ma. Łyse gałęzie. No i tutaj mamy w dalszym ciągu park, taką ładną rzeźbę kamienną, a w głębi jest aleja dębowa. Także idziemy tutaj, a dzisiaj obeszliśmy tak, tędy ulicą Jachtową do Portu Anioła, przepraszam, że tak paluchem, potem poszliśmy do Fortu Zachodniego, potem poszliśmy do Stawa Młyny, przeszliśmy tutaj plażą w kierunku promenady, tutaj do ulicy Chrobrego, no i ulicą Chrobrego idziemy tu już do przeprawy promowej. Musimy przepłynąć promem, bo tutaj mamy autko na tym parkingu. Aleja Dębowa. No, piękny, piękny park. Tutaj mamy regulamin tego parku. Tu mamy jakieś... Co to pisze? O! Uzdrowisko Świnoujście. A ta rzeźba. Co ta postać trzyma? To jest chyba mężczyzna, bo coś tam między nogami ma. Ale co on trzyma? Pieska trzyma? Nie wiem, co to jest. Co to może być? Nie mam pojęcia. Co on trzyma? Wychodzę już z parku zdrojowego w Świnoujściu. Za mną brama, wejście do tego parku. Także bardzo ładny park. O, jakiś kurczę jedzie. Ach, na motocyklach jacyś tu jadą. No i ulicą Mieszka I można dojść do Fortu Zachodniego, Fortu Anioła. Tu mamy na środku ronda też jakąś ładną rzeźbę. No i zaczyna się już miasto, centrum Świnoujścia. Jesteśmy już blisko przeprawy promowej, a tutaj jest park, właściwie to skwer, imieniem druhów Olgi i Andrzeja Małkowskich w Świnoujściu. I na wejściu na ten skwer jest pomnik 1980 rok i tablica w 20. rocznicę strajków sierpniowych 1980 roku w Świnoujściu. Sierpień 2000. Społeczeństwo, tyle naszej siły, ile naszej pamięci. A tutaj taki piękny żaglowiec, Rosa Veneda. Tutaj ma takie armaty, które wystają tutaj z kadłuba, właściwie z burty, burta, bo to burta. No a tam mamy cały
kanał portowy. Stateczki Adler, które płyną do niemieckich miasteczek Albeck, Banzin, Herningsdorf. Tak wygląda nabrzeże w Świnoujściu. Stefka, co to jest? Jakaś obsługa tam jest. Siedzi tam ktoś. No i tutaj już dochodzimy do przeprawy promowej. O, dzisiaj chyba z innego stanowiska, jak dobrze widzę. Czy się mylę? No nie mylę się. Dwa tygodnie temu płynęliśmy z tego stanowiska. A teraz będziemy płynęli z innego. Już idziemy na to drugie stanowisko. Tak. Czyli tutaj te promy odpływają z dwóch stanowisk. Może to jest uzależnione od promu, jaki tu podpływa. No ale te nie, no. W ubiegłe dwa tygodnie temu też Bielik pływał i ten drugi Karsibór. Także chyba to nie ma znaczenia, zresztą nie wiem. Już nie, raz z jednego, raz z drugiego. No to wchodzimy na prom i płyniemy na drugą stronę. Tam przy dworcu kolejowym mamy autko. I dopłynęliśmy na drugą stronę. Jesteśmy przy dworcu kolejowym i schodzimy z promu. A tutaj takie duże lustro, także ten operator z promu widzi, co się dzieje na promie. No i ewentualnie jeszcze, jakby ktoś chciał dojechać i wjechać na prom, no to go wtedy wpuszczę. Po lewej stronie mamy tablicę Podziemne Miasto i przystań statku Latarnia Morska Fort Gerarda. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.